Zaczynają Eldera. Co się dzieje, Tomek? Chcą sprowokować KNF do błędu. Kaka nie trafi tej beczki. I teraz Sauli podchodzi bliżej, lecz szybcy w terapatach przed śmiercią, a nawet przed ucieczką po prostu pusza dobry ultimate. Sauli musi ratować się za pomocą flasha i to jest rozpęd. To jest tracę. Musi być ostrożny na limitach. Pojawiają się tu kolejni zawodnicy. Many mało HP. Sauli już tylko dobije, ponieważ Yashiro też nie Elder, 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 to Elder. Błęd kompletny. Kto bierze Eldera? Bierze go Sauli! I teraz Iron Lord walczy o życie, o śmierć! Yashiro wraca z martwych, wyeliminuje rywala i Iron Lord to robi! Ja ci kręcę, jak to jest możliwe! Saulius kieruje ten teamfight! I to pozwala teamowi SK Gaming podejść w kierunku Barona Nashora. Tylko pytanie, czy Devil's One jest gotowy na to, żeby ewentualnie tutaj zawalczyć? Złapany Diago, drobina finale złapany także Pucu i on nam prysnął pod naporem obrażeń Lisanga. Jego już nie ma, Daywang będzie złapany przez Death Sentence i to faktycznie wyrok śmierci dla tego supporta. Te problemy bot lane'u, Gentleman's Gaming, o których mówimy, ta nowa rola dla Sleepera po raz kolejny, no nie będzie miał łatwego. Ale czekaj, czekaj, bo jak w zegarku 3.45, a Bad Liga pojawia się na dolnej alei. Seven cały czas ma błysk, ale zapędzony wręcz w kozi ruch. Czy będą to obracać? To świetne pytanie. Ale wątpię, żeby Seven miał tu ugrać wiele. Mało tego, chyba minę Maciek również upadnie, chociaż Yuta na posterunku, Sleeper z problemami, jednak Win Becomes Lightning nietrafione. Yuta będzie musiał do tego doflaszować i pytanie, kto tu ulika wygrywa, bo Addison się napędza. Addison może być bohaterem i Addison kończy z zabójstwem. Minę Maciek jeszcze do przodu. Co to był za flash? Addison tylko czeka jeszcze na zaskitowanie. No nie, to trafi akurat do Bad Ligi. Gentleman's Gaming. Muszą bronić bazy 3-4. Czy to jest w ogóle możliwe? I Devil's One potrzebowało tego zwycięstwa jak wody na pustyni, człowiek. I dzięki temu mogą jeszcze myśleć o lepszych dniach. Chociaż? A Gentlemani w tym ostatnim momencie będą się bronić, lecz wydaje mi się, Tomek, że ta przewaga robi swoje. Gdy... No nie wiem! I no jedno cięcie, dwie eliminacje, zgadnie Merciless! Nie wierzę! I ta oaza to była Fata Morgana na pustyni! Nexus otwarty, a Gentlemani nie malejsują! Ale jest chyba za późno, bo ten smok już pada. No nie tylko wiem! SK, oni są domykani z dwóch stron, czy będą w stanie umknąć? Oni jeszcze tym Real Warpem pogonią! Everfrost? I to Knight jest w tarapatach! Trafi Everfrost i Knight do grobu wędruje! Sin Miwak i Jinx tutaj razem z Lakerem muszą zrobić robotę. SK Gaming zgrupowana w pięciu. Będą szukali walki. Lisan, flash do przodu. Laker ma, jest prawie złapany. Jest rakieta! Ale mamy resety dla Viego. I czy to wystarczy? Cały czas strzelać będzie Laker. Heshery upada i team SK Gaming sypie się w posada. Absolutnie, Agorok masakruje ten teamfight. I już w tym momencie pojawiają nam się pingi na Nashora. Oni chcą wziąć najwyższą nagrodę, jaka w tym momencie jest dostępna na Riftie.